moi drodzy, cześć. Czasami jest problem, jak modelujecie zbyt wiele rzeczy. Dzisiaj wam pokażę w Blenderze, jak sprawdzić, czy nie mam błędu w poligonie, aby dało się fazować, bo ja fazowałem gimbal, ale czasami jest coś takiego, że może być wewnątrz poligonu dodatkowy poligon ukryty. Na przykład jak fazowałem tu, to się akurat dało fazować. A czasami jest taki dziwny problem, że się nie da fazować. Jak jest taki problem, to możecie użyć opcji do ukrywania poligona. A tu mamy ukryty poligon, ale to akurat nie miał wpływu na to nasze modelowanie. Mogę sobie to wykasować. Czy to jest ta ściana? Jak klikniemy Alt, przycisk Alt i H razem, to to się pojawi. Czasem można sprawdzić coś w środku. To możemy sobie wykasować, bo tego nie potrzebujemy. Moment, nie ma tu błędu. Nie, wszystko jest ok. To jest pusta przestrzeń. Tutaj był niepotrzebny poligon. Możemy to wykasować. Alt i H. Właśnie wracamy ustawienia. Wtedy można sprawdzić, czy nie mam błędu w tym poligonie. W opcji mesh. Hide. I tu mamy opcję. Ukryj zaznaczone, pokaż ukryte, pokaż ukryj niezaznaczone. Ta opcja jest przydatna, ale ja ją chciałem głównie użyć, bo miałem problem z fazowaniem tego pierwszego gimbla po wykasowaniu błędnych, niepotrzebnych poligonów. Fazowanie zaczęło działać. Czasami jak nie działa, to jeszcze można użyć opcji mesh. Normals i odwróć na zewnątrz, rekalkuluj normalnie na zewnątrz, a w trybie poligonu użyć opcji Object, w trybie obiektu i Scale. Bardzo ważne, bo dzięki tej opcji fazowanie poligonu będzie poprawnie działać i narzędzie nóż czasami szwankuje, gdy ta opcja w ogóle nie jest włączona. Gimbal? Gdzie jest gimbal? Dobra. Dobra, mamy tu gimbal. Nie mogę zobaczyć, nie mogę zauważyć, gdzie jest to, zaznaczę sobie to. Zatrzymam od razu mój dom, który wymodelowałem. Oczywiście bardziej tak z głowy. Bardziej tak z głowy go wymodelowałem, bo między innymi pamiętam, jak mój stary dom wyglądał i chciałem go przerobić na styl bardziej taki niemiecki. I tutaj trochę zaaplikowałem fazowanie. No właśnie tutaj mapę display przypisałem tutaj. Już wam pokażę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będziecie mogli dostrzec szczegóły. To samo tutaj widać wgniecenia na dachówkach w widoku 3D. Jeszcze teraz w najnowszej odsłonie Blendera wyjdzie Eevee Next, ale to dopiero w wersji 4.2 Alpha jest Eevee Next, wersja eksperymentalna, że w widoku Eevee będzie można mapę display widzieć w czasie rzeczywistym. Ale dużo lepsza jakość będzie. Życzę miłego dnia.